Weterynarze przypominają i uspokajają, afrykański pomór świń nie zagraża bezpośrednio człowiekowi. Choroba nie przenosi się na ludzi, ale powoduje ogromne straty ekonomiczne. W tym roku ognisko wykryto na terenie gospodarstwa w gminie Miłkowice. W tym wypadku przeprowadziliśmy ubój taki do kilometra od ogniska, więc zlikwidowaliśmy w sumie 3 siedziby stada. To będzie ponad 400 sztuk świń zostało zabitych. Zgodnie z prawem wobec wykrycia ogniska ASF wojewoda wyznaczył obszary zagrożone. Tym samym Legnica stała się strefą czerwoną. Pod czujnym okiem zarówno weterynarzy, jak i myśliwych są przez to także coraz częściej pojawiające się w miastach dziki. Wszystkie strzelone tutaj w strefie czerwonej należy odwieźć do punktu skupu, oczywiście zabezpieczone. Tam też są zabezpieczone w kontenerze. Czekają na badanie u lekarza weterynarii. A przypomnijmy, myśliwi rokrocznie dokonują na terenie swoich obwodów łowieckich planowego odstrzału, także dzików. Miasto to jednak strefa wolna od polowań, dziki są zatem problemem włodarzy.